Marzenie Rzęs już od dłuższego czasu bije rekordy popularności. Dzisiaj jednak przetestujemy sobie troszeczkę inny zabieg, który nazywa się Bling and Go. I jest znacznie szybszy niż standardowa metoda przedłużania 1:1. O szczegółach opowie nam więcej Agnieszka i Monika, właścicielki salonu. Metoda, którą będziemy dzisiaj przedłużały rzęsy, to jest metoda takiego ekspresowego przedłużania rzęs. Ta metoda to jest właśnie połączenie dwóch metod, tak? Tradycyjnej metody kępkowej i tych rzęs, które możemy przedłużać metodą 1:1. Zaletą tego rozwiązania jest to, że stylizację taką można zrobić, nie wiem, klientce, która spieszy się, tak, która na przykład jest jednocześnie na jakiejś innej usłudze, która na przykład przychodzi do fryzjera zrobić sobie włosy. Nosimy te rzęski przez maksymalnie 2 tygodnie, czasami troszeczkę dłużej, tak? Tutaj efekt jest bardziej taki spektakularny. To jest też bardzo fajny sposób na sprawdzenie, czy dla mnie są w ogóle rzęsy przedłużanie metodą 1:1, tak? Żeby po prostu poczuć się, zobaczyć jak się w tym czuję, tak? Na pewno jest to bardzo fajna też jakby alternatywa dla metody 1:1, szczególnie jeżeli chodzi o jakieś takie okazje typu, nie wiem, no, karnawał, tak, Sylwester, czy jakieś imprezy okolicznościowe. Rzęsy wykonywane metodą Blink and Go, czas trwania około 20-30 minut, no i niższa cena w porównaniu do metody 1:1, ponieważ wynosi ona około 200 zł, czyli mniej więcej dwukrotnie mniej niż ta poprzednia, o której mówiłam. Jak widzicie, rezultaty są absolutnie spektakularne.